Rafał Orłowski, Złoty Rycerz. Za górami lub za górką, tam, gdzie złote słońce świeci, mieszkał w zamku razem z córką stary król Kantabar III. Żywot jego bliski końca, lat już jemu 100 bez mała, więc wysyła szybko gońca, aby córka męża miała. Gdyż córeczka jedynaczka cały zamek dziedziczyła, bez ustanku król rozpacza, chcąc, by z mężem w nim rządziła. Chwycił pióro król Kantabar i pergamin zapisuje. Tak litery w zdaniu składał, że wnet pismo przekazuje. Goniec dekret wziął królewski, złotą wstęgą przewiązany, bardzo prostej jednak treści. Posłuchajcie teraz sami. Ja, Kantabar, król Zagórki, poszukuję tu i wszędzie dla mej urodziwej córki Śmiałka, który mężem będzie. Aby wymaganiom sprostać i móc się nazywać zięciem, żądam, by odważna postać dostarczyła jedno zdjęcie. Na tym zdjęciu potrzebuję, by prócz miecza i rycerza był smok, który zamieszkuje miejsce, gdzie ognista wieża. Bestia owa swym ogonem sieje straszne spustoszenie. Ogień, który z pyska zionie, zmienia w pył królewskie ziemie. Chcąc ratować kraj poddanych oraz córce znaleźć męża, wdrażam dziś bojowe plany. Dobywajcie więc oręża. Kto pokona złego smoka, niech natychmiast zrobi zdjęcie. Wszak nagroda jest wysoka. Zostać w mig królewskim zięciem. Mam do fotki wymagania. Smok przebity, rycerz stoi, no i bez retuszowania, bo się nie chce niepokoić. Kto mi zdjęcie zdoła przesłać, czyli zgładzi bestię smoczą, temu oddam pół królestwa i córeczkę przeuroczą. Takie jest pragnienie moje. Dekret czytał wierny goniec. Chwytaj, Śmiałku, miecz i zbroję. Podpisano król i koniec. Kurier dostał prowiant syty, konia, szaty i kapelusz. Przyodziany i umyty, do podróży ruszył wnet już. Pożegnanie krótko trwało. Król omówił cel i plany. Więc podąża goniec śmiało w świat daleki i mniej znany. Konia ścisnął ostrogami, na dziedzińcu kurz zostawił. Już po chwili za górami w pierwszym mieście się pojawił. Gdy na rynku stanął prosto, wyjął zwój ze złotą wstęgą i przeczytał bardzo głośno list pisany władcy ręką. Tłum zebranych słuchał słowa, lecz odważnych jakoś mało. Wtem zjawiła się brązowa zbroja, która kroczy śmiało. Wszak legendy powiadały, że w tym mieście zamieszkuje rycerz w brąz zakuty cały, który mieczem wymachuje. Jam brązowy rycerz śmiały, co pokona smoka złego. Wkrótce świat usłyszy cały, kto dokonał czynu tego. A nagroda też kusząca, pół królestwa i księżniczka. Urokliwa jak blask słońca. Powiadają, że prześliczna. Wsiadł brązowy rycerz na koń i zawołał: Wio, ogierze! Goń na wzgórza szybko, goń, goń! Pod ognistą smoczą wieżę. Gdy warownie rycerz dostrzegł i czarnego na niej smoka, trochę bliżej do niej podszedł. Była straszna i wysoka. Dobył miecza, hełm poprawił. Wszystko kolor brązu miało.
i przed smokiem się pojawił, by do walki ruszyć śmiało. Walka trwała pół minuty. Smok ognistym swym wyziewem spiekł rycerza zbroje, buty i co jeszcze więcej, nie wiem. Tym sposobem pierwszy śmiałek, który miał brązową zbroję, poległ niczym od zapałek, a smok siedzi w wieży swojej. W międzyczasie goniec zmierza do drugiego miasta w dali, by przywitać tam rycerza, co w srebrzystej choć stali. Znów na rynku stanął prosto, wyjął zwój ze złota wstęgą i przeczytał bardzo głośno list pisany władcy ręką. Tłum zebranych słuchał słowa, słuchał też i rycerz srebrny. W myślach już się w zamku chowa i przymila do królewny. Trzy legendy krążą w mieście, co rycerza sławią tego. Czy dowiemy się nareszcie, kto pokona smoka złego? Już na koniu rycerz siedzi, do ognistej zmierza wieży. Bystrym okiem smoka śledzi, chcąc, by walki smok nie przeżył. W srebrnej dłoni, srebrnym mieczem, macha w lewo, w prawo macha. Mało smoka nie usiecze, chociaż ma wielkiego stracha. Walka trwała dwie minuty. Smok oddechem swym ognistym spiekł rycerza. Zbroje, buty oraz miecz, cały srebrzysty. Lśniący rycerz tym sposobem również smoka nie pokonał. Chociaż zbroję miał na sobie, w smoczym ogniu marnie skonał. Smok, okrutnie rozdrażniony, nad królewskie wzleciał ziemię. Zionął ogniem, paląc plony, żyto, owies i jęczmienie. Sadów także nie oszczędził. Niszczył gruszki, śliwki, jabłka, które w smoczym ogniu wędził, że została tylko papka. Każda świnia, owca, krowa zagrożenie wielkie czuje, więc się do obory chowa, a smok okiem obserwuje. Nad oborą wolno krąży, dmuchnął z paszczy płomieniami. Czy ktoś jednak uciec zdążył? Chyba dobrze wiecie sami. Król w lunecie oko trzyma, obserwując smoczą bestię, która szkody mu wyczynia. Nie wiadomo, co tam jeszcze. Coraz bardziej skrycie pragnie, żeby smoka ktoś pokonał. Śmiałek pół królestwa zgarnie i królewną będzie żona. Smok na wieżę już powrócił, by odpocząć po lataniu. Resztki srebrnej zbroi wmucił i zanurzył się w czekaniu. A nasz goniec dalej zmierza, taka jego wszak robota, by przywitać wnet rycerza, który zbroję ma ze złota. Pięknie w słońcu zbroja błyszczy, żółtym mieni się kolorem. Rycerz ten jest trochę niższy, ale walczy też toporem. Znów na rynku goniec czyta, dekret króla już spłowiały. Czy ktoś chętny? Głośno pyta. Tak się zgłosił rycerz mały. Tłum zebranych nie dowierza, by ktoś wzrostu tak marnego mógł uchodzić za rycerza. Na dodatek tak złotego. Lecz legenda stara głosi, że pokona rycerz smoka, który niezbyt się wynosi i nie patrzy też z wysoka. Jedzie rycerz w złoto kuty, rumak również w złocie całe. Uprząż, zbroja, siodło, buty, nawet ząb ze złota mały. Zmierza dzielnie w stronę wieży. Wieża jakby coraz większa. Smok rycerza okiem mierzy. Dzisiaj zbroja
jakby mniejsza. Złoty topór rycerz chwyta. Chociaż mieczem też wojuje. O nic smoka się nie pyta, tylko wściekle atakuje. Walka 3 godziny trwała. Smok posiada łuski spore. W końcu postać, złota, mała, cios zadała swym toporem. Pierwszy odpadł ogon smoka. Później głowa odleciała. Ogon zwierzy spadł z wysoka. Wnet i reszta poleciała. Tak rozprawił się ze smokiem złoty rycerz, wzorzec zucha. Bestia zamrugała okiem. No i wyzionęła ducha. Dumnie schodzi rycerz z wieży. Jeszcze jedno ma zajęcie. Kiedy smok w kawałkach leży, musi zrobić ważne zdjęcie. Więc aparat złoty stroi. Parametry ustawione. Smok przebity, rycerz stoi. Pstryk i zdjęcie już zrobione. Pędzi rycerz poprzez górki. Na rumaku prawie leci. Tam, gdzie państwo jest, za górki. Tam, gdzie król, Kantabar III. Tam, gdzie też królewna czeka, która żoną będzie jego. Pędzi rycerz więc z daleka. Chyba oczekują jego. Już w oddali widzi zamek, więc się coraz bardziej śpieszy. W głowie czuje wielki zamęt. Czy królewna się ucieszy? Mija fosę, most zwodzony. Na dziedziniec już wstępuje. Choć nad wyraz jest zmęczony. Zdjęcie smoka przekazuje. Król wnikliwie bada fotę. Czy przypadkiem nie fałszywa? Czy zmieniona zdjęcioszopem? Czy też zdjęcie prawdę skrywa? Analiza pokazała, że smok został pokonany. Więc królewna, w szczęściu cała, już o ślubie snuje plany. Kiedy ujrzał kandydatkę, rycerzowi mina zrzedła. Chyba wpadłem tu w pułapkę. Czy na pewno to królewna? Rycerz robi obliczenia. Król 100 lat ma już bez mała. Odejmuje, coś zamienia. Córka lat 60 miała. W całym tym dekrecie pięknym nikt nie wspomniał ani słowa, ukrywając wiek królewny, że dziewczyna nie jest młoda. Rycerz złoty w tym momencie szybko ściąga hełm i zbroję. Niech wesele jednak będzie. Ja też latka mam już swoje. Tłum zebranych nie dowierza, że ten dzielny człowiek mały, na dodatek wzór rycerza, jest naprawdę dosyć stary. Wnet wesele wyprawiono. Chociaż ludzie coś szeptali. Tak, królewna jest już żoną, mając męża w złotej stali. Tańce były i zabawa. 3 dni z rzędu i 3 noce. Wszak radością lud napawa. Pokonane cielsko smocze. Król królestwo oddał całe dla córeczki i rycerza. Uśmiechnięty chodził stale, bo mu ktoś pokonał zwierza. Mimo, że w królewskim liście pół królestwa tylko było, oddał całe uroczyście, żeby młodym się szczęściło. Nowy król, Złocisław Śmiały, dobrze władał państwem swoim. Gdy mówili, że jest mały, on się tym nie niepokoił. A królewna, chociaż stara, zawsze pięknie uśmiechnięta. Odwiedzała Kantabara w dni powszednie oraz święta. Choć połączył ich przypadek, to cudownie sobie żyli. Dziarska babcia, rycerz dziadek,
aż im młodsi zazdrościli. Za górami, za lasami, gdzie zgładzono bestię smoczą, wciąż mieszkają zakochani, tworząc parę przeuroczą.